Hej, jestem Raf, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest ze mną dzisiaj Kora. Wszystkim. Dzisiaj dostaliśmy informację, że do naszej stajni dojdzie nowa dziewczyna i postanowiliśmy, że nagramy wam z tego odcinek, jak wygląda właśnie takie powitanie w naszej stajni i też wiemy, że będzie miała swojego konia, więc też do niego boks jest. Zaraz wszystkiego się dowiecie. Zapraszam do oglądania. Ja, więc ta dziewczyna przyjedzie do nas około godziny 12, więc mamy trochę czasu, żeby przygotować boks dla konia. Wybraliśmy dla niej konia ten boks. Jest to klacz, więc myślę, że zaprzyjaźni się z tym koniem. A więc zabieramy się do pracy. Aktualnie jest godzina 11:30, za chwilę powinien przyjechać nasz gość. I jeszcze musimy w tym boksie zmienić tylko tabliczkę, ponieważ tu jest tabliczka starego konia, który już w naszej stajni nie mieszka, więc to tylko trzeba zmienić z wyglądu. Zostało 10 minut do przyjazdu. Przyszykujemy tu miejsce na rzeczy dla właśnie tej osoby. Właśnie podjechała przyczepa, mogliście już to zauważyć. I zaraz będziemy właśnie pokazywać wszystko właśnie tej osobie. Okej, cześć. Hej. Witamy w naszej stajni. To zrobiliśmy dla ciebie, przygotowaliśmy dla twojego konia, więc chodź. Jak ustawisz konia, to będziemy mogli wtedy ci pokazać twoją szafkę i inne takie oraz oprowadzić trochę po stajni. Nancy, więc to będzie twój koń na dzisiejszy teren. Moje imię jest Silver. Cześć, Silver. No, więc możesz już w sumie iść po czapraki i tak dalej. Dobra, a więc ja z Korą się już przebrałyśmy. Ja założyłam toczek. I będziemy czyścić konie. Dobra, więc my już osiodłałyśmy konie i wychodzimy ze stajni. No to tak, damy się dookoła takiej, można powiedzieć, góry i przejedziemy przez drogę na ujeżdżalnię. Na ujeżdżalnię możemy też w sumie zajść, żeby dobrze Nancy właśnie sobie zobaczyła tutaj naszą okolicę stajni. To jest taki krótki teren tylko dookoła okolicy, także konie nie będą się mi się stresować, bo dobrze znają to miejsce w sumie, zwłaszcza mój, bo jeszcze nie chodziła zbytnio w tereny, więc no. Już jesteśmy tutaj mniej więcej, czy jakieś 15 minut, przechodzimy do kusa. Okej, więc wchodzimy teraz na ujeżdżalnię, pokazać wszystko Nancy, żeby po prostu zobaczyła, jak to wygląda. Wchodzimy teraz na ujeżdżalnię skokową i oglądamy. Teraz wchodzimy na zwykłą ujeżdżalnię i w sumie tu nie ma co oglądać, więc teraz będziemy galopować do stajni. Dobra, więc teraz przechodzimy do kusa i już wracamy prosto do stajni. Już weszłyśmy do stajni i będziemy rozsiodływać konie. Więc my już wróciłyśmy do stajni z terenu
I teraz Nancy opowie trochę o swoim koniu i dlaczego akurat wybrała to naszą stajnię. To jest Nel i jest to młody koń, który ma 3 latka. Kupiłam ją rok temu i zajmuję się z nią oswojeniem i pracą z ziemi. Zmieniłam stajnię, ponieważ moja stara stajnia została rozwiązana z powodu braku funduszy i poszperałam w sieci i znalazłam akurat tą stajnię. Spodobała mi się bardzo, więc postanowiłam tutaj przenieść. No, mieszkam też bardzo blisko tej stajni, także pomyślałam, że będzie bardzo mi wygodnie. Nel się chyba tutaj podoba i ma bardzo fajnego sąsiada. I to chyba wszystko. Dobra, więc to by był koniec naszego odcinka. Ze mną była Nancy. Hejka. Oraz Kora. Żegnam wszystkich, miłego dnia. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz dalszego oglądania. Pa, pa. Dajcie lajka. Dawajcie lajki. To tylko trzeba zmienić zwykły. No nie za... Nie! No wcale. Kurde, bele! No to jakoś słyszy. Uważajcie się! Nie, 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 nie chcę mówić, ile mam lat, nie. Nie. Kurde! W tym odcinku od... Wiesza wiatry. Dobra, to już, że... Ej, za chwilę mam. Czekaj. Nie,